Szpital MSWiA w Jeleniej Górze otworzył pierwszą w Polsce specjalistyczną poradnię zdrowia psychicznego dla służb mundurowych i ratownictwa medycznego, ale także dla osób poszkodowanych na wniosek ratowników. Nawiązaliśmy tutaj współpracę z Jeleniogórską Strażą Pożarną i w sytuacjach, no tutaj chodzi konkretnie o takie sytuacje bardzo tragiczne, kiedy straż podejmuje interwencje, w których no, ktoś straci życie. My obejmujemy bardzo szybko opieką i psychiatryczną, i psychologiczną osoby najbliższe właśnie no, tej ofiary takiego wypadku, ale też pracowników służb mundurowych, którzy brali udział w tej akcji, w związku z tym też przeżyli traumę związaną z tym zdarzeniem. I my jesteśmy w stanie, no, wyrażę się niezwłocznie, wysłać zespół złożony z psychiatry, z psychologa, z pielęgniarki. Oceniam bardzo pozytywnie, po prostu świetny pomysł. My jako strażacy, no niestety spotykamy się z ludzką krzywdą i tragicznymi rzeczami i czasami potrzebujemy wsparcia fachowca, psychologa. Chciałbym zacytować jednego z moich kolegów ratowników, ratownik doświadczony, już około 15-17 lat służby. Spuentował to krótko, że bardzo dobrze, że to powstaje, bo czasami jest fajnie porozmawiać z kimś obcym, niekoniecznie z dowódcą jednostki czy kolegami ze zmiany, chociażby nawet z żoną. Pozwolić, dać upust swoim emocjom komuś z zewnątrz, ktoś, kto ma wiedzę, doświadczenie, jest nam w stanie pomóc. Z opieki psychologicznej korzystać będą także ratownicy grupy karkonoskiej GOPR. Coraz częściej spotykamy się z ciężkimi akcjami, gdzie później ratownicy zostają sami sobie i muszą dać sobie radę z psychiką sami, a tutaj powstaje na naszym terenie placówka, która może nam pomóc dojść do psychicznej równowagi. Im szybciej taka osoba uzyska fachową pomoc psychiatryczną, psychologiczną, tym później jakieś zaburzenia psychiczne, które są związane z przeżytym silnym stresem, można wyeliminować albo przynajmniej bardzo znacząco złagodzić ich przebieg. Szpital posiada czynny 7 dni w tygodniu punkt zgłoszeniowo-koordynacyjny, który znajduje się w głównej siedzibie szpitala przy ulicy Cieplickiej w Jeleniej Górze.